to co kura? Idziemy świętować. Idą święta, wraz z nimi przygotowania, czyli zakupy. Postanowiliśmy sprawdzić, ile tak naprawdę kosztują nas te święta i czy uda nam się skompletować ten koszyczek wielkanocny do święcenia za 20 zł. Przed wyjściem na zakupy przygotowałam sobie krótką ściągawkę, co tak naprawdę powinno się znaleźć w naszym koszyku do święcenia i tak według wszystkich źródeł internetowych i kościelnych i moich obliczeń wynika, że powinna to być kiełbasa, sól, jajko, baranek, chleb, babka i chrzan. Zastanawiam się jeszcze, czy przy tej aurze czasem nie poszukać karpia. Dobra, to poproszę tego baranka. Bo to jest chleba, prawda? Dwa w jednym będzie. Dobra. Nie, kupię taką za 13. Dobra, to się kupiliśmy za 13. Zostaje nam na ten moment 11 zł i 2 grosze. Czy uda się skompletować jeszcze jajka do tego? Babkę, chrzan? Zobaczymy. Nie mogłam się oprzeć i kupiłam jeszcze baranka tradycyjnego z cukru. Zaraz pokażę, on jest tutaj, z cukru. Kupiłam też babkę i zostaje nam jeszcze 6 zł na zakupy, więc nie wiem. Ja kupię chrzan. Moja babcia, pochodzi z chrzanowa, jak chrzanu nie mam. Dobra, był chrzan. Dobra, spokojnie. Zostało mi jeszcze 2,50, więc chyba kupię sobie jeszcze ozdobę do mojego koszyka. Koszyka nie zmieści. Nie zmieści się, ale tak zrobię, że się później zmieści. Ile Polacy wydają na święta? Wiadomo, że trzeba trochę oszczędzać i każdy grosz liczy. I czy widać to na święta, że Tarnowianie wydają troszkę więcej i jest ruch? To znaczy, czy więcej? Nie powiedziałabym jak w zeszłych latach, bo jest naprawdę krucho, bardzo krucho. Ograniczają się i to bardzo. I czy jesteśmy w stanie za 20 zł każdy? Nie bardzo, bo z tego co widzę, co wy tu macie już, no to jest skromnie, naprawdę skromnie. No trzeba jakiegoś boczku, kawałeczek, jakiegoś baleronu, nie podłużę chociaż tego plasterku później dla każdego. No bo robimy wszystko to, co później jemy przez cały rok, co nam ma przynosić zdrowie, prawda? To troszkę tu jest za mało, ja tu jeszcze... Sól jest? Jest. Jest sól. Jest ocet przede wszystkim, musi być, bo to jest podstawa. Przecież dawali Panu Jezusowi pić ocet, prawda, na gąbce podany. No, myślę, że to troszkę skromno. Podsumowując, na cały mój koszyk wydałam 19 zł. Czy to mało, czy dużo? Myślę, że wykorzystałam jak najskromniejszy koszyk. Jedni preferują tak, że robią po prostu bardzo symbolicznie i na śniadaniu jedzą po kawałeczku tego, co się było święcone. Inni preferują wielkie, duże koszyki, jak słyszeliśmy, które później wszystko będzie tam jedzone i ma to wystarczyć na śniadanie wielkanocne. Natomiast ja zrobiłam taką wersję ekonomiczną, tak żeby można iść do tego kościoła i faktycznie coś poświęcić i było zgodne z tradycją. I na koniec dowiedzieliśmy się jeszcze, że wrzucamy do koszyka wszystko to, co później przez cały rok ma się rozmnożyć i ma nam nie brakować, prawda? Więc postanowiłam, że jeżeli została nam w całym projekcie ta oto złotówka, postanowiłam rzucić do swojego koszyka i niech się rozmnaża.